Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na haul. Przez ostatnie miesiące troszkę mi się tych rzeczy uzbierało, a ponieważ ciągle pytacie mnie skąd, gdzie, jak, po co, postanowiłam, że zbiorę to wszystko do kupy i dzisiaj Wam przedstawię i troszeczkę Wam o tym opowiem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do dalszej części dzisiejszego filmiku. Mam do pokazania Wam troszkę ciuszków, buty i torebkę. Zacznę może od tych ciuszków. Wy wiecie jaki ja mam styl, wiecie o tym, że ja uwielbiam nosić koszulki, uwielbiam nosić dżinsy, mam taki bardziej luźny, wygodny styl, jeżeli chodzi o codzienność i w związku z tym, że przyszła wiosna, za chwilę lato, postanowiłam wymienić wszystkie swoje stare koszulki, które no niestety po zeszłym sezonie nie wyglądały już najlepiej i wybrałam się do dwóch sklepów, w których zrobiłam zakupy. Zaczniemy od pierwszego i będzie to Zara. I tak jak zaraz zauważycie, mam do pokazania Wam tylko i wyłącznie koszulki. Pierwsza rzecz z Zary to będzie taka tunika. Zobaczcie, ona jest długa, całkiem długa, ale niewystarczająco długa, żeby traktować ją jako sukienkę. Zrobiona jest z takiego materiału, który przypomina troszeczkę dzianinę, taki materiał sweterkowy, w kolorze łączenie takiego kremu z beżem, z białym. Bardzo wygodna, szeroka. Ja mam tutaj rozmiar S, więc wyobraźcie sobie, jaka ona jest duża. Kupiłam ją z myślą o takich chłodniejszych dniach. Mam też takie spodenki na lato, które są zamszowe, w takim bardzo zbliżonym kolorze. No i stwierdziłam, że będzie bardzo fajnie wyglądała, poza tym też do dżinsów, do tych moich poszarpanych dżinsów, do jakichś klapeczek, sandałek, super. Zapłaciłam za nią albo 139 zł, albo coś koło 120 zł. Wiem, że dostępna jest nadal w sprzedaży internetowej, więc jeśli czegoś takiego potrzebujecie i szukacie, to bardzo Wam polecam. Jest naprawdę, naprawdę bardzo wygodna, można ją prać w pralce, nic się z nią nie dzieje. Ok. Och, przyszła do mnie pipeta i już mi się tutaj uwaliła na moich rzeczach. Następna koszulka to jest, powiem Wam, nowość w mojej szafie. Jeszcze ma tutaj metkę, jeszcze jej nie zakładałam, natomiast kolorystycznie jest bardzo zbliżona do tej, którą Wam przed chwilą pokazałam i to jest też taka koszulka wykonana z materiału, który troszkę też przypomina taką dzianinę, natomiast jest on prześwitujący, nie wiem czy będziecie to tutaj widać, tutaj, ale co mnie urzekło to to, że tutaj pod tą warstwą właśnie taką bardzo prześwitującą mamy drugą warstwę, która jest w kolorze takim biało-kremowym. Dzięki temu nic nie będzie tutaj widać. Z tyłu wygląda ona w ten sposób. Tutaj ma jeszcze taki ściągacz, bardzo fajny. No i zobaczcie, od spodu jest też tak fajnie wycięta. Jest cieniutka, bardzo przyjemna w dotyku. Nie wiem natomiast jak będzie się ją prało, ale no wygląda bardzo fajnie, do dżinsów też będzie fajnie wyglądać, czy do białych spodni. I już Wam mówię, ile ona kosztowała. 69 zł i dalej jest dostępna, także jeżeli też czegoś takiego szukacie, to Wam polecam. Następna bluzeczka z Zary. Tak naprawdę urzekła mnie swoim kolorem, bo to jest taki piękny, pomarańczowy, letni kolor. I jak możecie tutaj zauważyć, ona się składa z dwóch części. Na dole mamy taką koszulkę, podszewkę z cienkiego materiału, bardzo cienkiego, prześwitującego materiału na takich grubszych ramionczkach, a na górze mamy top, który jest zrobiony z czegoś takiego, widzicie, jak taki, taka siateczka i naprawdę fajnie wygląda w tym całym połączeniu. Tutaj mamy tą dłuższą część, na co ja stawiam, bo w moim wieku raczej nie wypada już odsłaniać brzucha, a ja po prostu lubię takie połączenia, lubię takie rzeczy, więc taki top mógłby być sam dla mnie za krótki i to jest rozmiar S. Ja za nią zapłaciłam coś koło 100 zł, dostępna jest jeszcze w innym kolorze, nadal jest dostępna w Zarze, ale uwaga, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie ją kupować przez internet, to kupcie większy rozmiar, bo niestety okazuje się, że ta część tutaj na dole jest bardzo tutaj obcisła. Jeżeli macie większy biust lub nosicie biustonosz w stylu push-up, to może być ona dla Was tutaj właśnie za wąska, więc zwróćcie na to uwagę. No i tutaj mam następną bluzeczkę i jest to po prostu zwykły t-shirt, który wygląda tak, biały, cienki, duży, z taką aplikacją. Ja mam go w rozmiarze S, ale ja lubię takie długie, szerokie t-shirty, które mogę sobie wsadzić w spodnie, fajnie wyglądają, no i do takiego codziennego latania są w sam raz i one chyba kosztowały 59 zł. Tyle, jeżeli chodzi o Zarę. Teraz pokażę Wam rzeczy z innego sklepu i to jest butik, który nazywa się Essenza di Stile. Włoska nazwa, ale jeżeli chodzi o te rzeczy, to chyba raczej nic nie mają związanego ze słoneczną Italią. Natomiast ja ten butik poznałam już w zeszłym roku, kiedy kupowałam sobie sukienkę na wesele we Włoszech. Nie wiem, czy pamiętacie z któregoś tam mojego vloga, taką miętową, fajną sukienkę. No i postanowiłam, że znowu odwiedzę ten butik, zobaczę, co tam ciekawego w nim jest. Kupiłam w nim też koszulki. Z tego, co się nie mylę, to ten butik ma chyba 3 sklepy stacjonarne. Oczywiście w opisie do tego filmiku zostawię Wam linki na miarę, gdzie możecie ten sklep znaleźć. Ja akurat mam go koło siebie tutaj, niedaleko domu, w Tesco, więc mam blisko. Nie wiem natomiast, czy jest sprzedaż internetowa. Ale pokazuję Wam teraz te rzeczy. Pipetka, chodź tu kocie. No widzicie, muszę ją sobie tutaj przenieść na drugą stronę. Zacznę od koszulki, która najwięcej kosztowała i powiem Wam, że też wzbudziła Waszą uwagę. Bardzo często mnie pytaliście. Jest to koszulka szara, z takiego grubszego materiału, ale powiem Wam, że ten materiał jest bardzo przyjemny i taki miękki w dotyku. Ja nie wiem, co to jest, czy to jest jakaś bawełna z czymś połączona. Natomiast bardzo fajnie się ją nosi. Zobaczcie, ona ma tutaj takie fajne aplikacje. Pierze się bez żadnych problemów i ona kosztowała 139 zł, także to był najdroższy zakup, jeżeli chodzi o ten sklep. Kolejna koszulka, którą również już widzieliście, jest również szara. Ja w ogóle ostatnio powiem Wam, że mam jakąś zajawkę na szarości, nie wiem skąd to się u mnie wzięło. Jest szara i ona jest też wykonana z takiego materiału, który przypomina trochę taki materiał dresowy. Wywinięta na drugą stronę, tutaj z taką fajną pastelową aplikacją. Ja za nią zapłaciłam coś koło chyba 80 zł. 80 albo 70 zł. I ostatnia koszulka, też szara, ale ona jest zdecydowanie cieńsza, to jest też bardziej taki zwykły t-shirt i ona ma tutaj taką właśnie aplikację z fryndzlami, która przypomina, imituje skórę. I ja za nią zapłaciłam też coś koło 79 albo 69 zł, jakoś tak, jest dłuższa, bardzo wygodna i bardzo fajnie się ją nosi. I tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ciuchy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi koszulkami. Teraz przejdziemy do butów. Pierwsze buty, które Wam pokażę, przyszły do mnie w takim fajnym lnianym woreczku i to jest grecka marka Ippomare i są to sandałki. Sandałki, tak, z myślą o lecie postanowiłam kupić sobie sandałki. Już dawno nie kupowałam butów w tym stylu, ale powiem Wam też, że Wy pewnie zauważyliście, że ja zazwyczaj kupuję buty we Włoszech. Przywożę je sobie z Włoch, raczej rzadko odwiedzam sklepy typu Deichmann, CCC czy jakiekolwiek inne. I właśnie, grecka marka. Ach, tu jeszcze jaką mam nitkę. Sandałki wykonane ze skóry, wykonane ręcznie, jeszcze nie noszone. Pięknie leżą na stopie, rozmiar idealnie pasuje. Tak wyglądają z tyłu, są niesamowicie wygodne. Jeszcze pachną skórą. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Takie sandałki możecie zamówić ze sklepu internetowego marki Ippomare z dostawą do Polski. Ich cena to 40 euro, ale uwierzcie mi, znajdziecie tam przeróżne, przepiękne modele i też w różnych kolorach skóry. Także warto tam zwrócić uwagę i zainteresować się tym sklepem, bo naprawdę mają przepiękne buty. Dobra. Kolejne buty, które Wam pokażę, mają swoją taką małą historię. Jeżeli śledzicie trendy na Instagramie czy gdzieś na Facebooku, to pewnie zauważyliście, że teraz w tym sezonie bardzo modne są pompony. No i też tak sobie pomyślałam, że fajnie by było w coś takiego zainwestować, ale z drugiej strony nie chciałam kupować nie wiadomo jakich drogich butów. I szukałam czegoś, co jakichś takich zwykłych butów, do których mogłabym sobie doczepić takie pompony. No bo te pompony możecie kupić praktycznie w każdej pasmaterii. No i weszłam sobie na stronę sklepu internetowego deezee i znalazłam idealne sandałki, które już miały pompony, dostępne w 4 wersjach kolorystycznych: srebrne, złote, czarne i właśnie te beżowe, które ja sobie kupiłam, w całkiem dobrej cenie, plus do tego promocja, tam było chyba 30% zniżki i kupiłam sobie, zobaczcie, sandałki takie właśnie wiązane z pomponami. A dlaczego śmieję się, że mają swoją historię, taką małą swoją historię? No bo słuchajcie, wybrałam sobie właśnie ten model, zamówiłam je, przyszły do mnie, otwieram paczkę, no i szkoda, że nie widzieliście mojej miny. Jeżeli śledzicie mnie na Snapchacie, to widzieliście ten moment na żywo. Jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy otworzyłam właśnie tą paczkę, a tam są zwykłe sandałki, a obok nich siateczka, woreczek, w którym są pompony, które muszę sobie doczepić. No i w tym momencie przeleciało mi takie pytanie, no jak to? No to ja przecież mogłam sobie kupić tańsze sandałki i oddzielnie pompony i sama to zrobić. To dlaczego ja mam to teraz robić, skoro na stronie już są pokazane, jak są gotowe? Owszem, tam znajduje się taka informacja na stronie, że możemy sobie sami stylizować według tam naszego uznania te buty, ale nie jest napisane, że one przychodzą do nas gołe. No i oczywiście zabrałam się za robotę, złamałam pęcetę, ale udało się. Udało się, mam sandałki, które wyglądają tak, mają pompony. Jest. I ostatnia para butów również ma swoją historię, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ja nie chodzę po sklepach typu Deichmann, CCC, ale ostatnio zabrała mnie na zakupy moja mama, która stwierdziła, chodź pójdziemy do Deichmanna, zobaczymy co tam ciekawego, może bym sobie wybrała jakieś buty do latania. No i właśnie ta para mnie urzekła. Urzekła mnie ta para. Ja na nie wołam bombożki, ale to są espadryle i one są, słuchajcie, zrobione z takich właśnie cekinów różowych, kosztowały 69 zł i chyba na nie była ostatnia promocja, ale widziałam, że w momencie, kiedy wstawiłam zdjęcie na Instagramie właśnie w tych moich butach, to bardzo, ale bardzo wiele z Was było zaciekawionych i chciało się dowiedzieć skąd, że fajne, że ładnie wyglądają, że też takie chcą. No i jak mówiłam, że Deichmann, to nikt nie mógł w to uwierzyć. A jednak okazuje się, że czasami w takich sklepach też można znaleźć jakieś perełki. Powiem Wam, że te buty dostępne są jeszcze chyba w innych wersjach kolorystycznych. Pamiętam, że chyba były szare, jakieś takie w paseczki marynarskie. Także jeżeli szukacie właśnie takich butów do biegania wygodnych na już i niedrogich, to polecam Wam to sprawdzić. I ostatnia rzecz, którą Wam chcę dzisiaj pokazać, to jest torebka. To jest torebka, którą otrzymałam na urodziny. Od Pauliny, przychodzi w takim właśnie woreczku, ale też bardzo dużo pytań było, jeżeli o nią chodzi. I zobaczcie, torebka prezentuje się tak, jest maleństwo, zobaczcie, no jest po prostu maleńka, w pięknym kolorze, na złotym łańcuchu, który można odczepić. W środku wygląda tak, nie ma żadnych kieszonek, jest naprawdę malutka, bo zmieścicie tutaj tylko telefon, może jakiś błyszczyk, lusterko, ale fajnie sprawdzi się na jakieś letnie spacery, ładny kolorek, fajnie wykonana. Link oczywiście też znajdziecie w opisie, polecam Wam, jeżeli czegoś takiego szukacie. Dobrnęliśmy do końca, mam nadzieję, że wytrzymaliście. Tyle jeżeli chodzi o moje zakupy. Kupiłam jeszcze bieliznę, ale tego pokazywać Wam już niestety nie będę. Wybaczcie, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Zapraszam Was do śledzenia mojego Snapchata, bo tam pokazuję Wam zakupy na żywo. W momencie, kiedy je kupuję, albo coś przymierzam, albo przyniosę coś do domu, więc tam możecie śledzić na bieżąco, co i jak wpada do mojej szafy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Buziaki, pa!